kochani, zrobimy sobie dzisiaj jakiś makijaż i... Nie wiem, co zrobimy. Ojej, już teraz będę miała załzawione oczy. Po prostu... Nie chce mi się dzisiaj nic. Wyglądam, jakbym płakała. Nie, nie płakałam, po prostu... Nie mam się jakoś jak sił do niczego, wiecie co? Opublikowałam właśnie film, ustawiłam inny do wrzucania i... Stwierdziłam, że nie będę zamulać, chociaż i tak zamulam już, ale zrobimy sobie jakiś makijaż i co ty tutaj robisz, kolego? Tu, widzicie to? Nie pamiętam, kiedy miałam pryszcze na czole. I tu, o Boże, wiecie co? Moja skóra dawno nie wyglądała tak źle. I wydaje mi się, że... Nie wiem, może wina podkładu, bo zmieniłam podkład. Od jakiegoś czasu używam czego innego. Nie wiem. Ale dzisiaj, dobra, zróbmy coś i powiem wam na razie, co mam na twarzy. Kupiłam ostatnio krem z Bielendy Awokado do skóry suchej i odwodnionej. I jego można, go używać i rano, na dzień, Boże, na rano, i na dzień, i na noc. Używam go aktualnie na razie tylko na dzień. Nie wiem, jak się sprawdzi pod makijaż tak szybko, jak nakładacie krem i od razu robicie sobie make-up. Nie wiem, bo on jest naprawdę treściwy i czuć kopa, czuć nawilżenie. I pomimo tego, że to jest krem awokado, jak widzicie, to... To pachnie arbuzem, melonem troszkę. Nie wiem, taki dziwny, ale naprawdę bardzo przyjemny. Skurzo i coś mnie swędzi. A dzisiaj podkład, którego będziemy używać, to Wet n White Photo Focus Foundation w odcieniu Nude Ivory Light Clear. To jest odcień neutralny. Mam dwa tylko odcienie i ten drugi jest chłodny. Co ja mam na tej twarzy dzisiaj? Boże! Dobra, i go użyjemy, ponieważ chciałabym mu dać kolejną szansę. Używałam go chyba tylko dwa razy i jakoś specjalnie... śmierdzi. Nie byłam zadowolona. Nie wiem. Najpierw jedna strona, później druga. Pewnie będzie dla mnie za jasny. Nie wiem, ile go nałożyć nawet. Mam lampę w drugą stronę ustawioną. Co ty robisz, kobieto, dzisiaj? Ten podkład naprawdę pachnie brzydko. Ale wiem, że bardzo dużo osób go lubi. Nie zastanawiam się, dlaczego ja go nie lubię. Gruby też go nie lubi. Co jest grube? Chodź tu. Miśku! Misio! No co jest? No co jest? No chodź tu. Co ci się nie podoba? No chodź tu. Co się stało, skarbuś? No i przyszedł gruby do mnie. Gruby, wzięłabym cię na ręce, ale muszę rozblendować podkład. Co, jak na razie chyba jest ok. No ale już widzę, że na nosie ten podkład wygląda trochę sucho, także... Nie wiem, nałożę go troszkę na gąbeczkę. Jestem jakaś dzisiaj dziwna, naprawdę. I spróbujemy dobudować krycie. Nie ma jakiegoś mega krycia. Na pewno Catrice, ten Liquid Coverage Foundation, ma mocniejsze krycie przy pierwszej warstwie. Dobra, szybko robię drugą połowę twarzy. Pokażę się wam z tej perspektywy trochę. No nie jest to podkład, który wygląda u mnie najlepiej. Co prawda światło się teraz bardzo mocno odbija, skóra wygląda na ujednoliconą, ale... Widzę mocno zaczerwienione policzki w lusterku, czego po prostu nie cierpię, bo to wygląda, jakbym miała podkład nałożony tak niestarannie, nierównomiernie. Na nosie wygląda sucho, tutaj nawet nie zakrył tej niedoskonałości na czole. Na brodzie widzę, że wszystko się przebija. To nie jest podkład chyba, który lubię, ale przejdźmy dalej. No i wyglądam jak duszek i zrobimy się jeszcze bardziej na duszka, bo nałożę teraz korektor Fast Base Concealer z Makeup Revolution w numerku 01 i odkąd go przetestowałam, to używam go cały czas i wydaje mi się, że jest
troszeczkę lepszy od tego Conceal and Defiance Makeup Revolution. Nałożę go troszkę tutaj więcej, żeby zakryć te nieszczęsne, zaczerwienione policzki. Nie nakładałam nic tutaj, więc tutaj będzie baza. Tak, lubię go troszkę lepiej, jest lżejszy przede wszystkim, ale daje równie dobre krycie. No nie wiem, coś w nim jest. Formuła jest na pewno troszkę inna. Tylko no ta forma aplikacji nie jest najgorsza, nie mogę narzekać na gąbeczkę. Po prostu nie podoba mi się, jak brudzi się opakowanie. Jestem blada. Gruby znowu ty. Chodź tu. Miśku. A ty leżysz tam. Nie, wiecie co? Ten podkład definitywnie jest u mnie już skreślony. No nie wiem, na nosie wygląda po prostu okropnie, także wraca do szuflady. Nie wiem, dajcie znać, jaki jest wasz ulubiony podkład. Uwielbiam Catrice, uwielbiam Superstay z Maybelline. To nie jest mój ulubieniec. Jak widzicie, troszkę już ociepliłam twarz i nałożyłam prawie wszędzie terracotta powder, numerek 04 bodajże, tak. A brwi, jak wam się podobają brwi, trochę mocne wyszły. I nie wiem dlaczego, ale mam tendencję do wyrysowywania, malowania ich. No przede wszystkim dzisiaj nierówno, ale tak troszkę do góry zawsze. Ale chyba fajnie wyszły i umalowałam je pomadką. To jest pomadka z NYXa Liquid Suede w odcieniu Stone Fox, numerek 01. Taki fajny, szary kolorek. No troszkę mocno to wyszło, miejmy nadzieję, że fajnie to się zgra z makijażem, bo chciałabym zrobić coś dziwnego, innego, więc sięgniemy po paletę z Melt Cosmetics i weźmiemy sobie taki mały pędzelek i może odcień Mochi. To jest taki limonkowy troszkę odcień, brakowało mi ostatnio tego słowa, taki pomiędzy żółtym a zielonym. I chyba nałożymy go na całą powiekę, tak mi się wydaje. No, ten cień mamy już praktycznie wszędzie. Nie wiem, co chciałabym zrobić. Zrobimy sobie coś pewnie dziwnego dzisiaj. Z racji tego, że mam dziwny nastrój, to zrobimy sobie na oczach coś dziwnego. Ale ten cień jest piękny. I sięgam po czysty pędzelek. I tak wyjeżdżam sobie troszkę dalej tym cieniem. Blenduję. Może coś wyjdzie z tego. Okej, wiem, że nie tego się spodziewaliście, ale coś tu się dziwnego bardzo dzieje, także robimy to samo sobie po drugiej stronie. Dalej ten sam cień nałożyłam na dolną powiekę. No i teraz zaczęła się cała zabawa, dalej ten sam cień i nim sobie troszkę będziemy konturować, ocieplać. Właśnie o to chodzi, one są tak mocno napigmentowane, że łatwo sobie nimi zrobić plamy. Poza tym wydaje mi się, że ten podkład tak, no tak średnio przyjmuje produkty. I już nie mówię tutaj o cieniach, bo wiadomo, cienie to nie jest coś, czym nie wiem, można ładnie ocieplić albo wykonturować twarz. Ale już nawet terrakota jakoś tak dziwnie wyglądała na tym podkładzie. Jak ja to zrobiłam, połączyłam to z cieniowaniem tutaj. Odcień Lorei, czyli ten taki bardziej musztardowy, też idzie tutaj. Dziwnie to wygląda, ale to sobie zaraz może jakoś naprawimy. I ten sam odcień idzie tu. I teraz do tego mi się przyda coś, czego zazwyczaj nie używałam. Lovely Gold Highlighter. I będziemy szaleć z rozświetlaczem. Teraz
teraz chyba poszukam, bo na pewno gdzieś mam żółtą szminkę, bo co innego bym mogła do tego wykorzystać. Tak, poszukam żółtej szminki, bo chciałabym sobie porobić piegi. Ta szminka może się okazać do tego zbyt neonowa, to jest NYX, jak ty się nazywasz? Wicked Lippy w odcieniu 07. I takim malutkim pędzelkiem się cała uwaliłam. Wiecie co, nie wiem, spróbujmy. Zrobiłabym sobie... Nie wiem, czy to dobry pomysł. Zrobię kilka i zobaczymy. Mam tutaj kredkę z Makeup Revolution. To jest Revolution Pro. Kredka do brwi, taka bardzo malutka. O, i nią chyba porobię resztę piegów. Nie wiem, czy te piegi to był dobry pomysł, tak troszkę dziwnie to wygląda, może za mało ich jest. Dobra, wiecie co, nie wiem, dokleję rzęsy. Nie będę chyba malowała kresek i zaraz to wezmę. Kochani, tak wygląda skończony makijaż. Na usta nałożyłam pomadkę z NYXa, tą samą, którą umalowałam brwi. Rzęsy AliExpress. I tak to wygląda, nie wiem, dajcie znać, co myślicie. Pamiętajcie, że makijaż to też forma zabawy, żeby się troszkę wyżyć artystycznie, żeby się po prostu zrelaksować. I ja w taki sposób właśnie traktuję makijaż. Także wyszło coś takiego, czego dzisiaj nie planowałam, ale całkiem podoba mi się to, jak wygląda, i rozświetlacz wygląda w tej formie obłędnie. To nie jest rozświetlacz, który nałożyłabym na co dzień, bo dla mnie jest zbyt złoty, ale jest piękny, trzeba to przyznać. Dobra, kochani, mam nadzieję, że taki film Wam się spodoba, troszkę taki bardziej artystyczny jakiś, dla zabicia czasu. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że widzimy się w następnym filmie. Trzymajcie się ciepło, buziaki.